Polska swoje własne łzy, własne trwogi, zbrodnie, sny, własne brudy, podłość, kłam znam. Zanadto dobrze znam. Znam ja, co jest serce targać gwoździmi, co się w serce wbiły. Biczem własne smagać ciało. Plwać na zbrodnie, lżyć złej woli. Ale świętości nie szargać, bo trza, żeby święte były. Mój stańczyk i mój pomysł na rzeźbę. Ta postać nie jest jednoznaczna. Wiadomo, że stańczyk żył w epoce renesansu, ale później w XIX wieku został tak jakby na nowo wskrzeszony jako symbol takiej myśli, głębokiej myśli politycznej. Powstanie styczniowe rozpoczęło dyskusję, co robić dalej. Konserwatyści krakowscy, a młodzi konserwatyści, to jest to pokolenie, które pojawia się 30-latków w latach 60., uznali, że akcja powstańcza, wywoływanie kolejnych powstań nie ma sensu. Zaczęli przywoływać postać stańczyka jako tego mądrego błazna, który pokazywał królom rzeczy złe. Próbował namawiać do innego postępowania. Stąd młodzi konserwatyści powołują do życia przegląd Polski. W 1866 roku założył ten przegląd przede wszystkim Stanisław Tarnowski i Józef Szujski. Ukazują się listy w formie pamfletów, pisanych jakoby przez stańczyka. I to zaczyna być pod takim wspólnym tytułem Teka Stańczyka. I od tego momentu owi młodzi konserwatyści zaczynają sami siebie określać stańczykami. To się wpisuje także w pewien taki ciąg politycznych wydarzeń, które wówczas mamy w kraju. Krajem nazywano właśnie Galicję. Autonomia galicyjska narastała powoli. W zasadzie około dekady zajęło całkowite jej wprowadzenie. Była pochodną generalnej reformy całej monarchii habsburskiej. Monarchii, która szła w kierunku liberalno-konstytucyjnym. I tu niewątpliwie data przełomowa to jest rok 1867, kiedy wprowadzono konstytucję grudniową. Ją traktujemy jako zwieńczenie całego tego procesu, taki moment przełomowy. Ta autonomia Galicji, a więc ten pomysł na funkcjonowanie także Krakowa w tym czasie, na wykreowanie Krakowa w tą duchową stolicę Polski, bo to się samo nie stało. To patrzenie na to, jak kształtować świadomość narodową. To w Krakowie jest wszechobecne. Polacy w dobie autonomii galicyjskiej, choć w dalszym ciągu pozostawała ona prowincją austriacką, zaczęli tutaj czuć się jako gospodarze we własnym domu. Wprowadzono Sejm Krajowy Galicyjski, Wydział Krajowy, Radę Szkolną Krajową. Wreszcie wrócił język polski jako język urzędowy w działających na terenie Galicji urzędach i sądach. Wielu polityków krakowskich odgrywało ważną rolę na poziomie centralnym dla całej Galicji. Przykładem tego jest słynny krakowski prezydent Mikołaj Zylikiewicz, który został marszałkiem Sejmu Krajowego Galicyjskiego. Tutaj przed magistratem stoi pomnik Zybikiewicza. Mało kto zresztą wie, że to jest Zybikiewicz, bo Dietla wszyscy wiedzą, wszyscy znają, bo stoi tak bardzo eksponowanym miejscu. Natomiast Zybikiewicz stoi na trawniku i nawet trudno jest niektórym dojrzeć, co tam jest napisane na tabliczce, w związku z tym nie wiedzą, kto to jest. No, trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że Kraków w dobie autonomii galicyjskiej miał szczęście do prezydentów, bo to i Dietl, i Zybikiewicz, i Leo to byli ci trzej, którzy Kraków jakby podnieśli z ruin, bo tak naprawdę Kraków był taką
no przepraszam, że to mówię, ale takim zapyziałym miasteczkiem galicyjskim. Dietl zrobił pewne rzeczy związane z uporządkowaniem. Zresztą jako lekarz, prawda, miał ku temu predyspozycję. Natomiast Zybilkiewicz, a potem Leo kontynuowali to, co zaczął Dietl. Budynki Straży Pożarnej to jest na przykład Zybilkiewicz. No to zasypanie starego koryta Wisły. Ale też wnosili, mówię o Zybilkiewiczu, w tej chwili pewne elementy nowego. Przez wiele, wiele lat były tutaj po prostu zapory, szlabany, które skutecznie blokowały coraz większy ruch. No i trzeba było przekroczyć jakoś ulicę Lubicz. A więc pomysł na skrzyżowania dwupoziomowe powstał właśnie w latach 70. wieku XIX. Zrealizowany został jednakże później. Ten przekop zaprojektowany został przez austriackie koleje państwowe, ale jego architektoniczny kostium stworzył najznakomitszy wówczas krakowski architekt Teodor Talowski. Tak właśnie rodziła się nowoczesna komunikacja Krakowa. Swoiste oblicza autonomicznej doby współtworzyły krakowskie salony. Stałe, odrębne dla poszczególnych warstw społecznych miejsca spotkań i stałe pory przyjęć, czyli żurfiksy. Tu patrzyło się na to, co się dzieje pod Baranami u Potockich, gdzie rezyduje Alfredowa Potocka i w czasie, kiedy już jest zaawansowana wiekowo, trochę głucha, trzeba mówić do tuby, którą przykłada do ucha, jak się jej składa życzenia świąteczne, ale należało do dobrego tonu, że się pójdzie do pani Potockiej. Nie każdy może pójść. Nawet nie wszyscy profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego tam są zapraszani. Oczywiście mamy wśród nich Stanisława Tarnowskiego, arystokratę, który nie musiał być profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby być przyjmowany pod Baranami, ale to ziemiaństwo i ta inteligencja bardzo często się przeplata. To tworzy jedno środowisko. To są świetne wieczory u Popielów. Działa ten towarzyski salon spotkań u Popielów jeszcze do lat 90. do śmierci Pawła Popiela. Zakończenie w tym miejscu opowieści o krakowskich salonach byłoby jednak niesprawiedliwe, a przede wszystkim niezgodne z prawdziwym obrazem epoki. Należało w nich bywać. Bo gdzież jak nie tu można było napotkać początkowo Matejkę, Kosaków, Grodgera, Asnyka, Siemieńskiego i wielu innych znakomitych artystów, poetów, uczonych, publicystów. Zwłaszcza gdy z czasem na sztywną etykietę przymykano oko, a ilość salonów rosła. Pierwszym krakowianinem w rodzinie Rydlów został Lucjan Rydel. Przyjechał do Krakowa, aby objąć profesurę tutaj po prostu. On z kolei związał się z rodziną, przez małżeństwo, z rodziną Kremerów. Podczas pewnego balu rodzice zwrócili uwagę Helenie Kremerównej, żeby zainteresowała się młodym Lucjanem Rydlem. To był doktor medycyny, ojciec przyszłego poety. Helena się poczuła dotknięta i oburzona i na złość rodzinie zainteresowała się doktorem Rydygierem. Po balu zapytali ją, no jak ci się podoba doktor Rydel?
okazało się, że ona pomyliła. Była osobą krótkowzroczną. Myślała, że bawi się z Rydygierem, a tymczasem prowadziła rozmowę i tańczyła z Lucjanem Rydlem i wszystko się doskonale złożyło. W arystokratycznym salonie Pawła Popiela przy ulicy Świętego Jana bywał Mikołaj Zblikiewicz. Brak herbu zastępowała nietuzinkowa osobowość i powiązanie ze stańczykami. Pamięć o przodku, który był prezydentem miasta Krakowa i później marszałkiem krajowym Galicji, jak najbardziej trwa. I zresztą, no, jeśli mieszka się w Krakowie, to trudno, żeby ta pamięć nie trwała. Bo nazwisko Zblikiewicz jest identyfikowane. Ja już starając się na studia, na historii w Uniwersytecie Jagiellońskim, zostałam przez tatę uprzedzona, żeby przygotować się na wszelki wypadek z informacją o Mikołaju Zblikiewiczu, bo prawie na pewno ktoś mnie o to zapyta na egzaminach wstępnych. W tradycji rodzinnej bardzo mocno podkreślano i pochodzenie, może nie najniższe, ale stosunkowo niskie, mieszczańskie, z małego miasta. I ten gest odmowy uszlachcenia, przyjęcia fon. Otóż wygląda na to, że kończył historię. Tak jakby obydwoje. Wybrał zawód prawnika, adwokata. W latach 40., w latach 50. Koniec pańszczyzny. Trzęsienie ziemi dla posiadaczy ziemskich. I myślę, że tutaj wchodzi w to Mikołaj Zblikiewicz, uzyskując mocną pozycję jako ten, który potrafi doradzić, który potrafi służyć swoją wiedzą. Zblikiewicz był postacią, która była jakby nie wpisująca się w ten taki genialny trend istniejący w Krakowie. Przede wszystkim był grekokatolikiem, aczkolwiek pogrzeb miał w obrządku i grekokatolickim, i rzymskokatolickim. A więc to też świadczy o jakiejś takiej łączności jego ze wszystkimi. Bardzo dbał o to, żeby wszystko było lege artis. Ludzie zaczęli widzieć sytuację, że jemu chodzi po prostu o dobro całości, o rozwój miasta, o dobro mieszkańców. To zostało docenione. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa jest przechowywana bezcenna pamiątka po Mikołaju Zblikiewiczu. Jest to ta właśnie karabela ofiarowana Zblikiewiczowi w 1880 roku przez obywateli miasta Krakowa. Karabela jest symbolem w kulturze polskiej stanu szlacheckiego. Mimo że Mikołaj Zblikiewicz był synem ubogiego kuśnierza pochodzenia rusińskiego, w dowód swoich zasług został odznaczony właśnie, uhonorowany takim właśnie obiektem, czyli szablą polską. Mikołaj Zblikiewicz bardzo lubił przesiadywać w kawiarni w Rynku, a ponieważ był miłośnikiem szampana, to nawet w okolicach południa chciał się tego szampana napić, ale ponieważ uznawał, iż byłoby nieco gorszące, gdyby prezydent popijał szampana w południe, w związku z tym prosił o nalewanie tego szampana do kufla piwnego, tak żeby wyglądało, iż cały czas popija demokratyczne piwo, a nie wytwornego szampana. Znalazłem temat pracy doktorskiej Mikołaja Zblikiewicza. Nie wiem, czy to jest znane. O ślubach cywilnych. Ale postanowił tego nie praktykować. I nie wiem, czy tutaj praca doktorska nie była potrzebna tylko dla zdobycia tytułu. Na wydziale prawniczym był uczniem znanego prawnika Antoniego Helcla.
można powiedzieć, że jego osoba w jakiś sposób związała się z walką o polonizację uniwersytetu. Otóż w roku 1859 z inicjatywy trzech studentów naszego uniwersytetu, którzy pojechali do Wiednia prosząc o wprowadzenie języka polskiego jako języka wykładowego, no rozpoczęto te pierwsze kroki. Ci studenci w Wiedniu zostali aresztowani, nakazano ich usunięcie z uniwersytetu. No i tu ponownie widzimy rolę Mikołaja Zybilikiewicza jako tego, który no, postarał się tu o interwencję Senatu, no, która doprowadziła do tego, że studenci zostali przywróceni na studia. W latach 60. uniwersytet odzyskuje stopniowo autonomię, czyli prawo wyboru władz akademickich. No to spowodowało w zasadzie bujny rozkwit, który porównuje się do takiego złotego okresu w dziejach uniwersytetu, który miał miejsce w XV wieku. Jest to też okres, kiedy no, uniwersytety stają się w pełni instytucjami prowadzącymi badania naukowe. Dobrym chyba przykładem tutaj będzie postać pana profesora Napoleona Nikodema Cybulskiego. Był wychowankiem Petersburga, tam kończył medycynę. Jego mistrzem był słynny fizjolog profesor Tarchanow. I to właśnie dzięki jego rekomendacji, młody wówczas bardzo, jeszcze z nieukończonym doktoratem, Napoleon Nikodem Cybulski przybył do Krakowa. No, trzeba pamiętać, że to jest jeden ze współodkrywców tak naprawdę amin katecholowych, a więc mówiąc językiem bardziej popularnym, adrenaliny. Wspólnie z Marianem Eigerem, wówczas jego asystentem, a później profesorem także, przebadali i zinterpretowali, czym tak naprawdę jest wykres EKG, czyli coś, co jest dla nas dzisiaj rzeczą przecież tak podstawową. Kraków w drugiej połowie XIX wieku był takim znanym światowym centrum kryogeniki. I właśnie w roku 1883 w jednym z budynków uniwersyteckich dwaj uczeni, Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski, skropili tak zwane gazy oporne, wodór i tlen. Drugą postacią, która zaznaczyła tutaj bardzo swoją obecność w Krakowie, to był profesor Odo Bujwit. Znakomity i bakteriolog, i znakomity higienista. Uczeń dwóch wielkich, czyli Ludwika Pastera i Roberta Kocha. No, pobierał naukę w samym mateczniku, na samym początku. Bakteriologii, która dopiero co raczkowała. Jego zasługi na polu higieny, szczególnie higieny wody, są ogromne. To, że wodociągi w Krakowie zaczęły działać i funkcjonować naprawdę na wysokim technicznym poziomie w tamtych czasach, to jego zasługa. Z całą pewnością prezydentura Zybilikiewicza odbiła się dość wyraźnie na wyglądzie Krakowa, już choćby tylko przez to, że podjął bardzo już konkretne działania zmierzające do odnowienia sukiennic. Siedzimy w tej chwili w sukiennicach, które jako żywo przed działaniami podjętymi przez Mikołaja Zybilikiewicza nie wyglądały tak elegancko. Zresztą Mikołaj Zybilikiewicz pierwsze działania zmierzające do tego, żeby sukiennice odnowić, podejmował już wcześniej jako syndyk miasta, starając się o wykupywanie przez miasto rozmaitych przybudówek, dobudówek, domków, kramów, straganów. A potem już jako prezydent wyprowadza te kramy z dołu i z góry i wszystkie przenosi je na Plac Szczepański. Tak się złożyło, że od kilku lat przygotowywano się do obchodów 50-lecia pracy literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego, naówczas najbardziej powszechnie czytanego autora. I w 1979 roku wyznaczono na 3-4 października to wielkie święto Józefa Ignacego Kraszewskiego, połączone z oddaniem do użytku sukiennic odnowionych przez Prylińskiego.
Na ten zjazd Józefa Ignacego Kraszewskiego przyjechało kilkaset osób z całego świata. Przybyli także malarze. Na czele z Siemirackim, który już zdobył sławę europejską, jako że ten obraz wędrował po całej Europie. Z miasta do miasta pokazywano pochodnie Nerona. Siemiracki proponuje, ujęty tym widokiem odnowionych sukienic, że on podaruje ten obraz do Muzeum Narodowego, o którym już marzył Józef Dietl. Natychmiast wiadomość zostaje przekazana do różnych instytucji Krakowa. Nazajutrz od rana cały Kraków jest oblepiony afiszami o tym, że znakomity malarz, artysta Siemiracki przekazuje Krakowowi do muzeum wspaniały swój obraz. Wieczorem odbywa się wielki pochód z pochodniami. Naliczono kilkaset pochodni. Ludzie ci przychodzą wszyscy pod hotel, gdzie mieszkał, zatrzymał się Siemiracki. I następnie oprowadzają go plantami, floriańską i przychodzą pod hotel, gdzie zatrzymał się Józef Ignacy Kraszewski. Następnego dnia już było 40 dzieł przekazanych przez artystów krakowskich i przyjezdnych. Te obrazy wiszą do dzisiaj tutaj w Muzeum Naszym Narodowym. Następuje zawiązanie przyjaźni Siemirackiego z prezydentem Zybrykiewiczem. Potem zaczną jeździć, będą jeździć przez kilka kolejnych lat do Szczawnicy w okresie letnim. Mikołaj Zbikiewicz jako marszałek krajowy bardzo interesował się Szczawnicą, często do Szczawnicy przyjeżdżał. Przyczynił się do zbudowania drogi nazywanej do dzisiaj drogą Zbikiewicza wzdłuż przełomu Dunajca. Przy czym przekaz rodzinny mówił także, iż zrobił to pod wpływem pewnej pani, z którą był zaprzyjaźniony, która wyraziła kiedyś życzenie, żeby przejechać powozem do Czerwonego Klasztoru ze Szczawnicy, a ponieważ nie było to wtedy jeszcze możliwe, to została wybudowana pod wpływem marszałka krajowego droga, która umożliwiała przejazd powozem. Laska marszałka została ofiarowana Zybikiewiczowi podczas wielkiego balu zorganizowanego na jego cześć w Sukiennicach, która była wielkim miejscem rautowym, wielkim takim salonem dawnego Krakowa. W pośrodku są umieszczone daty. 1874 to data, kiedy Zybikiewicz został prezydentem miasta Krakowa. Po drugiej stronie jest data 1881. To data, kiedy Mikołaj Zybikiewicz został marszałkiem Galicji. W tych zybikiewiczowskich czasach krakowski teatr na Placu Szczepańskim był niezwykłą placówką. Jak tu nie wspomnieć o pierwszej chyba legendzie krakowskiej sceny. Antonina Hoffmann, bez wątpienia wybitna artystka, osoba piękna, inteligentna, wytworna, znalazła rychło w krakowskim środowisku teatralnym osoby, która zaczęła z nią bardzo skutecznie konkurować. Helena Łążejewska w latach 60. osiągać zaczęła sławę, która niedostępna dotąd była innym artystkom, kobietom występującym na scenach. Krakowski teatr kojarzony jest zazwyczaj ze Stanisławem Koźmianem. To niezwykła postać wielkiego polityka, człowieka, który był ściśle związany z grupą Stańczyków. Był to człowiek gruntownie przygotowany do prowadzenia teatru krakowskiego. Ta krakowska szkoła nazywana jest nie bez powodu właśnie szkołą koźmianowską. Walery Żywucki, znany krakowski fotograf, radny miejski, zgłosił inicjatywę budowy w
1872 roku Teatru Nowego w Krakowie, zdając sobie sprawę z faktu, że gmach przy ulicy Jagiellońskiej w żadnym wypadku nie jest w stanie sprostać ani nowej technice teatralnej, ani elementarnym wymogom bezpieczeństwa. Stanął teatr, który jest dziełem Jana Zawiejskiego. Dyrektorem został Tadeusz Pawlikowski. Postanowiono zlecić wykonanie kurtyny Henrykowi Siemirowskiemu. Był to akt wdzięczności za ofiarowane pochodnie Nerona i uznanie dla jego dokonań artystycznych. Arsenał miejski, XVI-wieczna budowla obronna, przekazana decyzją Rady Miasta za prezydentury Ziblikiewicza na ręce Władysława Czartoryskiego. Już 4 lata wcześniej zadecydował on, że bogate zbiory Czartoryskich znajdą swoje miejsce w Krakowie. Przebudowany w czasie Rzeczpospolitej Krakowskiej na koszary arsenał zyskiwał swoją nową funkcję. Połączony według projektu Oradu z sąsiednimi kamienicami stał się pierwszym wielkim zespołem muzealnym miasta Krakowa. U stóp Wawelu przy ulicy Kanoniczej mieszkał Jan Długosz. Wawel był dla niego prawdziwym sanktuarium narodowym, ale drugim miejscem co do ważności była Skałka, miejsce związane z męczeńską śmiercią Stanisława ze Szczepanowa. Jan Długosz, jako wielki polski historyk, kronikarz, wychowawca synów króla Kazimierza Jagiellończyka, jako fundator Paulinów po śmierci, spoczął w podziemiach tutejszego kościoła. Gdy nadchodził rok 1880, zbliżała się okrągła rocznica 400 lat od jego śmierci. I wtedy powstała taka idea w środowisku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby uczcić tą rocznicę, tutaj urządzić kryptę zasłużonych twórców kultury polskiej. I jednocześnie miano przeprowadzić powtórny pogrzeb Długosza. Wtedy specjalnie tą kryptę pod kierunkiem profesora Łebkowskiego przygotowano, przebudowano. Powtórny pogrzeb Długosza odbył się 19 maja 1880 roku. Miejsce to dla kultury polskiej stało się zupełnie wyjątkowe, można powiedzieć, dopełnieniem krypty wawelskiej. Tam chowano stwórców kultury Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Natomiast już kolejne pogrzeby tychże właśnie twórców miały miejsce właśnie tutaj, na Skałce. Monumentalny gmach Akademii Sztuk Pięknych, ukończony w roku 1879, zbudowany według projektu Macieja Moraczewskiego w stylu bogatego neorenesansu, planowany był już za prezydentury Józefa Dietla. Zrealizowany za jego następcy, stworzył nową przestrzeń miejską. Przedzielił dawny rynek Kleparza, tworząc nowy plac miejski. Towarzyszył mu późniejszy o dekadę budynek dyrekcji kolei, a następnie szkoła. W całym tym wnętrzu miejskim dominantą był kościół świętego Floriana do roku 1910, kiedy dominantą stał się pomnik grunwaldzki. Narożny dom przy rynku i ulicy Świętego Jana, w którym zamieszkał przybysz z Warszawy Felix Manga Jasieński, dowodzi, jak bardzo z czasem zmieniał się utarty wizerunek salonu. Ilość nagromadzonych tu dzieł sztuki cieszyła wzrok niekoniecznie herbowych gości, których nobilitowało znawstwo przedmiotu bądź wprost artystyczny rodowód. W postaci
Feliksa Mangi-Jasińskiego Kraków zyskał niezwykłego obywatela. Ekscentryka o wysublimowanej wrażliwości, krytyka sztuki, krytyka muzycznego. W kolekcji Jasińskiego znalazły się najznakomitsze dzieła artystów z przełomu XIX i XX wieku. Jasiński jest kolekcjonerem i wchodzi do Krakowa ze sztuką japońską. I pada niezwykle spektakularne określenie. Pokazałem wam Japonię, by nauczyć was myśleć o Polsce. Tak jak japońscy artyści przez 2000 lat o Japonii myśleli. Jasińskiemu bardzo zależało, żeby stworzyć styl narodowy i on do tego dążył. Możliwość swobodnej wypowiedzi artystycznej. To jest cecha, z której korzystają artyści tworzący na terenie Galicji. I niech to będzie Julian Fałat czy Leon Wyczółkowski, Wojciech Weiss, zwany największym polskim Japończykiem, jak Wojciech Wojtkiewicz, jak Podkowiński, wśród nich Stanisław Wyspiański. Rodzina Rydlów odziedziczyła tradycję salonu po Józefie Kremerze. Ci, że tak to familiarnie powiem, Colowie, Kopfowie, Mehoferowie, Dietlowie, jako ludzie z reguły dobrze wykształceni, odegrali tutaj znaczną rolę. I wśród tych ludzi byli rzeczywiście moi przodkowie. To był salon liczący się ze względu na pewną nowoczesność w poglądach. Ta nowoczesność wiąże się także z zainteresowaniami artystycznymi, z poparciem dla młodych artystów. Stąd też na przykład Stanisław Wyspiański, który bawił się tam w tym salonie w piątki, prawda, na żurfiksach, bardzo dobrze wspomina to miejsce. Był zresztą z rodziną nadzwyczaj zaprzyjaźniony. Salony miały swoją świetną renomę, a obok nich kawiarnie. Kiedy w roku 1895 przyjeżdża do Krakowa ze Lwowa Jan Michalik i przy trakcie królewskim zakłada kawiarnię, od razu skupiła się wokół tej kawiarni krakowska boema. W roku 1905 przyjeżdża do Krakowa, zachwycony klimatem francuskiej stolicy, Jan Kisielewski. Mówi o kabaretach i tak powstaje niebawem pierwszy na ziemiach polskich, pierwszy w Krakowie, kabaret artystyczny, Zielony Balonik. Poruszano w kabarecie tematy bieżące i nie oszczędzano nikogo. Dumni mogli być ci, których laleczki stworzono do szopki. W tym miejscu artyści spotykali się. W tym miejscu wiemy, że płacili właścicielowi kawiarni swoimi dziełami. W kawiarni do dziś, za sprawą karykatury wykonanej przez Kazimierza Sichulskiego, Feliks Manga-Jasiński i Leon Wyczółkowski lecą do Japonii. Tutaj bywał Stanisław Wyspiański, bywał Mehofer, bywał Stanisławski i Manga-Jasiński. Przyjeżdżał tu Włodzimierz Pierwatet-Majer, Lucjan Rydel. Po tym sławetnym ślubie i weselu w 1912 roku tutaj Rydlowie, Lucjan i Jadwiga zamieszkali. Od tego momentu Bronowice stały się takim ważnym centrum życia towarzyskiego. Jest to miejsce, prawda, na ludzką miarę. To nie jest pałac, to nawet nie jest dwór wedle dosłownej definicji. To jest dom z historią, z atmosferą.
wjazd najjaśniejszego pana Franciszka Józefa I do Krakowa. To jest ilustracja tego, jak był witany najjaśniejszy pan i jak został przez Mikołaja Zbikiewicza przeprowadzony do miasta drogą królewską. Przez co udało się jakby nawiązać do tego, że najjaśniejszy pan jest następcą królów, którzy na Wawelu rezydowali. I w związku z tym Mikołaj Zbikiewicz zaproponował mu, by Wawel stał się jedną z siedzib najjaśniejszego pana, co wymagało oczywiście decyzji cesarza pozwalającej na wyprowadzenie stamtąd wojska. Cesarz przychyla się do tej prośby, jednak wojsko austriackie stawia ostry warunek. Należy zbudować kilka nowoczesnych zespołów koszarowych dla garnizonu krakowskiego. I tak właśnie rodzi się zespół koszar arcyksięcia Rudolfa na Warszawskim. Koszary służą społeczności Krakowa do dzisiaj jako Uczelnia Wyższa, jako Politechnika Krakowska. Zasłużony mąż umierał z całą przytomnością na ręku swojej siostrzenicy, pani Wołosiańskiej. O dwóch sprawach mówił najwięcej. O pomniku Mickiewicza i o Wawelu. Niczego z życia nie żałował, tylko tego, że nie danem mu było doczekać spełnienia tych dwóch dzieł. Bardzo zależało mu na sprowadzeniu prochów Mickiewicza do Krakowa. I no, to jest jeden z tych celów, który został zrealizowany już po jego prezydenturze, ale został zrealizowany. Właściwie wszystkie te cele, które on sobie założył, takie najważniejsze. Odrestaurowanie sukiennic, przywrócenie Wawelu społeczeństwu galicyjskiemu i sprowadzenie Mickiewicza zostały zrealizowane. A słyszałżeś kiedy z wieży, jak dźwięczy i śpiewa on? Zygmunt, Zygmunt. Dzwon królewski. Siedziałem u królewskich stóp, królewski za mną dwór. Patrzali wszyscy w górę, a dzwon wschodził. Zawisnął u szczytów i z wyżyn się rozdzwonił. Głos leciał, polatał. Kołysał się górnie, wysoko, pochmurnie. A tłum się wielki pokłonił.